Piękna dzielnica z klimatem jeszcze lat 70., 80. albo dalej. No i jest tu trochę gratów. Volvo 740 GLE, turbo diesel. Według Was to już jest retro, czy jeszcze nie? Bo sylwetka jest retro, natomiast czy już samochód się uznaje tę markę, ten model za retro? Ale jest ładny taki sedan. No i idąc dalej, no już chyba widzicie. Tutaj to w ogóle jest takie miejsce, że trzeba będzie tym Polonezem czy jakimś Fiatem 125P przyjechać i jakieś filmy ponagrywać, bo czas tutaj się zatrzymał ewidentnie. Komuna mocno. No, albo tutaj na przykład ten budynek.